Z Ewangelii według Świętego Mateusza przyszedł bowiem Syn Człowieczy je i pije, a oni mówią o to żarłok, i pijak. Bardzo niechlubne przysłowie mówi, że gdy chce się uderzyć psa, to zawsze się znajdzie kij. I chyba troszeczkę o tym jest ta dzisiejsza Ewangelia, że grzech pierworodny sprawił w nas coś bardzo bardzo złego, a mianowicie sprawił że naszym pierwszym odruchem wobec człowieka jest niechęć, niepewność, podejrzliwość, a nawet czasami agresja. I dokładnie tego doświadczył Jezus, czynił coś bardzo dobrego, jadł i pił z tymi, którzy byli wykluczeni i odrzuceni. I gdyby, gdyby oceniać go po chwili refleksji, to trzeba by powiedzieć, to piękne, to mądre, to głębokie, to święte. Tymczasem wielu się na tą chwilę refleksji nie odważyło i natychmiast go skrytykowali, mówiąc żarłok i pijak. Jest to szalenie niebezpieczne mieć do życia takie nastawienie nastawienie nieustannie krytyczne i pełne podejrzliwości. Ale jednak jest to nastawienie. Przerażająco powszechne. Jedynym lekarstwem jest czytanie Ewangelii i przyjmowanie Jezusa do swojego życia. Ten, kto nieustannie powraca do Jezusa, zaczyna myśleć jak Jezus, czuć jak Jezus. Przestaje oskarżać, odrzucać i krytykować, a zaczyna rozumieć i, i, i kochać. Do zobaczenia jutro.